Kalkuta to drugie po Bombaju największe miasto w Indiach. Miasto zwane indyjskim oknem na świat ze względu na swój rzeczny i morski port, do którego przybijają statki i okręty ze wszystkich krajów świata. Kalkuta była kiedyś stolicą Indii, ale do dziś pozostała jej stolicą intelektualną i kulturalną. Chyba wejdziemy na ten słynny Howrah Bridge i przejdziemy sobie na drugą stronę. Howrah Bridge, czyli most nad rzeką Hugli. Most Howrah Bridge, podobno najbardziej ruchliwy most na świecie, przejeżdża przez niego kilkadziesiąt tysięcy ludzi na dobę, a dwa razy tyle przechodzi pieszo. No, ciekawy jestem, jak to wyliczono, bo widziałem parę bardziej ruchliwych mostów, ale widocznie tak jest. Wierzmy statecznie. Myślę, że kilku Indusów stało z notesikami i liczyło przechodzące osoby. Mogli się pomylić. Howrah Bridge wykonany jest z konsolowych przęseł opartych na 78 stalowych wspornikach, bez użycia śrub. W latach 60. ubiegłego wieku przemianowano most na cześć bengalskiego poety, laureata literackiej Nagrody Nobla, Rabindranatha Tagore, ale nikt inaczej go nie nazywa jak Howrah Bridge. Kalkuta jest stolicą Bengalu Zachodniego. Kiedyś była nawet stolicą Indii, ale w 1912 roku przeniesiono ją do Delhi. Brytyjczycy przenieśli? Tak było naturalnie. Tak. A tutaj rzeka Hugla. Rzeka Hugla to jest dopływ Gangesu. Tak jak się jej przyglądam, jest podobnie czysta jak Ganges. Tak mi się wydaje przynajmniej. I ona potem wpada do Zatoki Bengalskiej. Zatoki Bengalskiej, która jest kilkadziesiąt razy większa od naszego Morza Bałtyckiego. A no i co jest ważne, czemu zawdzięcza Kalkuta swój rozwój? No przede wszystkim jest miastem portowym. Miastem portowym. Rzecznym i morskim. Tak. Teraz podobno Kalkuta, która straciła w pewnym momencie na swoim znaczeniu, Kalkuta rozwija się dzięki branży informatycznej. Podobno. Natomiast kiedy się patrzy na to miasto, to wygląda na mocno podupadające. Kiedyś było stolicą kulturalną Indii, za taką było uważane. Tutaj się rodzili, żyli znani pisarze, muzycy. I tak jest podobno do dzisiaj. Artyści, no Kalkuta jest miastem uniwersyteckim. Patrzę na te gaty, wszędzie są nad wodą w Indiach gaty, czyli schody prowadzące do wody, żeby rano zażyć kąpieli rytualnej. No i pranie, wszędzie się pierze ciuchy. Wydaje mi się, że kąpiel rytualna może się odbyć, tak jak się patrzę na Ganges i tu na Hugle, że koniecznością jest, żeby ta woda nie była za czysta. Wtedy dopiero to obmycie się liczy. Przechodząc przez most na zachodnią stronę rzeki Hugli, wychodzi się prosto na największy w Indiach dworzec kolejowy – Howrah Station. Przez dworzec ten przebija się dziennie milion pasażerów, przyjeżdżających i odjeżdżających 600 pociągami z 23 peronów, nie zawsze punktualnych. Z tego powodu panuje tu wielki chaos i brak rzetelnej informacji o rozkładzie jazdy. Howrah Station, największy dworzec kolejowy w Indiach. Przybija już tysiące, setki tysięcy ludzi dzień i noc. Z peronu na peron idzie się czasem prawie pół godziny. Ten budynek to budynek starego dworca. Dworzec rozbudował się, są kolejne budynki. Naprawdę wielki gwar, wielki ruch. Indie, po prostu Indie.
dworzec ten jest tak ogromny, że posiada własne wewnętrzne ulice z parkingami, którymi można dojechać bezpośrednio na perony. Niesamowite. Ulica przez środek dworca. Wokół Howrah Station rozstawia się dziesiątki straganów z drobnymi przekąskami i napojami. Przewijające się przez dworzec milion ludzi dziennie to dobra okazja do zarobku. Pasażerowie są głodni i spragnieni. Jednym z najpopularniejszych napojów, które można w Indiach kupić na ulicy i napić się, to sok z trzciny cukrowej, złodych trzciny. Taki gruby kij wkładany jest w te żarna i wyciska się przepyszny soczek, którego się napijemy. Napijemy się. Ale zauważyłeś, że w innych miejscach, w Bombaju na przykład... Ze skórą. Tak, a tutaj siedzi obrane, młody człowiek i obiera. Bo zwykle jak piliśmy ten sok był wyciskany z kijów ze skórą, a tutaj właśnie ktoś siedzi i obiera. Ta skóra jest brudna, czyli możemy mieć jakąś nadzieję, że ten sok będzie czyściejszy. Higiena przede wszystkim. Higiena przede wszystkim. Thanks. A za wszystkie dobrego. Na kalkuckiej, zatłoczonej ulicy toczy się prawdziwe życie. Tu sklepikarze mają swoje kramy pełne wszystkiego i byle czego. Inni świadczą przeróżne usługi. Można naprawić rower, zjeść drobną przekąskę, ostrzyc się i ogolić. Każdy chce zarobić, nawet dzieci próbują swoich sił w różnych dyscyplinach. Często dość ekstremalnych, ale bardzo widowiskowych. Jest. Say, palenie niedobre. Dobre. Dobre, palenie, niedobre. Palenie niedobre. Smoking kills. Kalkuckie uliczne stragany nie zawsze oferują kolorowe różności i plastikowe barachła imitujące pamiątki dla turystów. Można spotkać zdecydowanie ambitniejszy towar. Kalkuta zawsze uważana była za kulturalną stolicę Indii. Tutaj w Kalkucie mieszkali i mieszkają do dziś znani artyści, rzeźbiarze, pisarze, poeci, muzycy. Jesteśmy na College Street. To jest tylko mały kawałeczek College Street. To jest długa ulica, potem z placem, College Square. Tutaj handluje się książkami. Kalkuta z racji na swoją akademickość, a tak samo na to, że właśnie jest uważana za stolicę intelektualną Indii, szczyci się największą liczbą księgarni. Księgarni jest podobno ponad 10 tysięcy i żadne miasto na świecie nie szczyci się tyloma miejscami, gdzie sprzedaje się książki. Kalkuta jest bardzo dużym miastem, w którym miejsca warte zwiedzenia są oddalone od siebie o kilkanaście, czasem o kilkadziesiąt kilometrów. Jest kilka możliwości przemieszczania się. Można metrem posiadającym 5 linii lub miejskim autobusem, taksówką czy motorikszą. Można również tramwajem. Kalkuta jest jedynym indyjskim miastem, po którym jeżdżą te szynowe pojazdy. Kalkuckie tramwaje. Przedziwna rzecz, bo wyglądają jak nasze tramwaje z lat 50., tak przypuszczam, chociaż nie pamiętam lat 50. Bilet kosztuje 5 rupii, więc niewiele i jest ponad 40. Oto bileciki. I co ciekawe, kiedy Anglicy zakładali pierwszą linię tramwajową w Kalkucie, nie służyła ona wcale do przewozu ludzi. Była to linia, która służyła
przewozowi towarów z portu w Kalkucie na dworzec kolejowy. Linię zlikwidowano po roku, bo widocznie przewieziono to, co miano przewieźć. A parę lat później Calcutta Tramway Company powołało do życia kolejne linie tramwajowe. Początkowo były to tramwaje konne, niektóre były tramwajami parowymi ciągniętymi przez mini parowozy, a od początku XX wieku zelektryfikowano wszystkie linie i te tramwaje wyglądają, myślę, że podobnie jak wtedy. Mamy około 65 km linii tramwajowych w Kalkucie, około 40 linii i tramwajem można się dostać naprawdę prawie wszędzie. Widziałem tak samo tramwaj turystyczny, wyglądający o wiele lepiej niż ten, którym jedziemy. Wydaje mi się, że w ogóle jazda tramwajem po Kalkucie jest znakomitym sposobem na poznanie tego miasta. Siedzi się wygodnie, szyb w oknach nie ma, są tylko kraty i widzimy prawdziwe życie. Możemy robić zdjęcia, możemy wysiąść, wsiąść z powrotem. Przystanki są tą rzeczą umowną. Są co prawda gdzieniegdzie napisy, że jest to przystanek tramwajowy, ale tam, gdzie tramwaj się zatrzyma, tam można wskoczyć, zapłacić miłemu panu 5 rupii i jechać dalej. Podróż tramwajem po Kalkucie jest atrakcją samą w sobie. Pasażerowie przewożą często pokaźne ładunki, toboły, kosze z owocami, a czasem żywy inwentarz, kury, kozy. Można przyjrzeć się panującym w tramwaju zwyczajom, jakże innym niż zachodnie. Wagony podzielone są na sektory dla mężczyzn i oddzielnie dla kobiet. Ustępowanie miejsca osobom uprawnionym płcią lub wiekiem to rzadkość. Pojazdy nie osiągają zawrotów prędkości. Można wskoczyć lub wyskoczyć w każdej chwili, szczególnie wtedy, kiedy zobaczy się na ulicy coś interesującego. A ciekawych, dziwnych rzeczy jest wiele. Jak to na indyjskiej ulicy. Trafiliśmy na uliczkę, gdzie kwitnie handel częściami zamiennymi samochodowymi. Od kołpaków, przez lusterka, przez amortyzatory. Wszystko jest odnawiane, ze starych się robi nowe. Wszystko jest poukładane. Jest przez 20 metrów mamy same lusterka, potem same kołpaki. Jest tak samo taki sektor rzeczy, które służą do trąbienia, czyli klaksonownia. Dzwonki, klaksonownia. Dzwonki. Każdy może coś znaleźć w sposób łatwy i przyjemny, ponieważ wszystko to jest podzielone według asortymentu. Nic się nie marnuje. Każda rzecz, która teoretycznie znalazłaby się u nas na szrocie, na złomie, tutaj ze starej robi się wszystko, żeby ona jeszcze zafunkcjonowała. Widzieliśmy przed chwilą, jak człowiek malował oponę, żeby albo wyglądała elegancko. Albo lutował starą chłodnicę, która pewnie przeciekała. I ona stąd, z tego sektoru, z tej uliczki wyjdzie jako nowa i będzie pewnie jeszcze w tuk-tuku jakimś służyła wiele, wiele lat. Samochody podjeżdżają pod te warsztaciki i od ręki wszystko zostaje naprawione. W Indiach ogromnym problemem społecznym są pracujące dzieci, często poniżej 10 roku życia. Szacuje się, że około 30 milionów małych robotników wykonuje bardzo ciężką pracę za bardzo niską stawkę – 2 dolary za dzień pracy. Dzieci miały swojego adwokata w osobie matki Teresy od Dzieciątka Jezus, ale niestety tylko do 5 września 1997 roku. W tym dniu matka Teresa z Kalkuty zmarła. Kalkuckie, ciężko pracujące dzieci pozostawione zostały same sobie. Dom czystego serca na Bose Road w Kalkucie. Założony przez misjonarki miłości, prowadzony przez matkę Teresę z Kalkuty. Dzisiaj jest niedziela, więc zapewne jest msza. Zajrzymy do środka, obejrzymy. Chodźmy. Jesteśmy w domu
błogosławionej matki Teresy z Kalkuty, znanej jako Maria Teresa od Dzieciątka Jezus. Matka Teresa przybyła do Indii jako misjonarka w 1929 roku i założyła Zgromadzenie Misjonarek Miłości. Przez 45 lat pomagała umierającym ludziom, sierotom, biednym, tym najbardziej potrzebującym. Za swoją działalność charytatywną od rządu indyjskiego otrzymała najwyższe indyjskie odznaczenie Bharat Ratna. Jest to najwyższe uznanie, jakiekolwiek można w Indiach od rządu otrzymać. W roku śmierci matki Teresy, czyli w 1997, Zgromadzenie Misjonarek Miłości obsługiwało ponad 610 misji na całym świecie, bo w ponad 120 krajach. Błogosławiona matka Teresa za swoją działalność w 1979 roku dostała pokojową Nagrodę Nobla. Jeden z wielu targów Kalkuty. Można tu dostać wszystko, naprawdę wszystko. No zresztą zobaczmy. No, kamera nie przekaże zapachu. A jest dosyć drażniący w nozdrza. Parafrazując słowa jednego z dziennikarzy sportowych, który mówił: szkoda, że Państwo tego nie widzą. Mówił o tym oczywiście w radio. Ja Państwu powiem inaczej. Szkoda, że Państwo tego nie czują. A może i dobrze, że Państwo tego nie czują, bo jesteśmy w hali rybnej kolkuckiego bazaru. Wiele ciekawych rzeczy i wiele bardzo ciekawych zapachów. Filetowanie ryb po indyjsku. Po co machać nożem, jak można machać rybą? Proszę spojrzeć. Nóż obsadzony, bardzo przyzwoicie. Rybę łapiemy. Przejeżdżamy. Filecik. Kołeczkiem walimy. No właśnie. O, i proste, wygodne. Mogę próbować filetować te ryby oczywiście, natomiast tacy mistrzowie, to nasi mistrzowie kuchni absolutnie nic nie wiedzą o filetowaniu ryb. Przypuszczam, że filetują tutaj dziennie, patrząc na ich szybkość i sprawność, przypuszczam, że każdy z nich ko pół tony ryb dziennie, więc kto się może z nimi równać? Nawet nie będę próbował. Spróbuj, masz dobry nóż, spróbuj. Drogie panie, na pewno jedzenie ryb jest dobre dla waszej sylwetki. Wystarczy spojrzeć na te kalkuckie psy, które specjalizują się tylko i wyłącznie w jedzeniu ryb. Szaleją tylko i wyłącznie w hali rybnej. I proszę spojrzeć, jaką mają sylwetkę. Rybna dieta. Tutaj panie obierają krewetki. I system jest znakomity. To trzeba się zastanowić nad tym w niektórych dziedzinach gospodarki w Polsce. Ponieważ panie obierają krewetki, tu są obrane krewetki, natomiast tutaj to, co zrobiły dzisiaj, tak, żeby szef wiedział, że nie próżnują. Dasz radę dźwignąć? O, wow. Proszę państwa, taką rybę złowiliśmy na targu w Kalkucie. Która miała takie opór.
tutaj mamy jedną z krów, najwyraźniej nieświętych, bo przeznaczoną do jedzenia. W Kalkucie w wielu miejscach napisane jest, w wielu restauracjach napisane jest, że nie robimy dań z wołowiny. No ale najwyraźniej czasem robimy. Ale Kalkuta, jak inne duże miasta, to różnorodność religii. Są muzułmanie, którzy to mięsko jedzą. Są muzułmanie, którzy to mięso jedzą, aczkolwiek w muzułmańskich restauracjach zarzekają się, że tego mięsa nie podają, ale najwyraźniej ktoś je je. Czyje to szczęki? No tych znajomych krów najwyraźniej, które... Krowie szczęki. Tak, nie żyły wśród hindusów i zostaną zjedzone, no. Darowanej krowie nie zagląda się w zęby. To musiała być naprawdę duża sztuka, a amatorów mięsa jest tu więcej. Spójrzmy na te kruki, które cały czas krążą nad tym targowiskiem, są przeganiane kijami, ale i tak swoje zjedzą. Higiena przede wszystkim. Higiena przede wszystkim, no zerknijmy, jest piękny kontener, w którym mamy lód, żeby mięso się nie psuło. Higiena przede wszystkim. I do drinku w restauracji. Później, tak, ale tak, to już drinku. Jak się przywiezie mięso. Miejsce kaźni kurczaków. No taka jest kolej rzeczy. Widzieliśmy te kurczaki na rowerach, które jeszcze ruszały nóżkami. Możemy udawać oczywiście, że kury się biorą znikąd, ale no kury są żywe, potem są martwe, potem je jemy. Natomiast to jak się to odbywa tutaj na targu w Kalkucie, przypuszczam, że jednak wygląda trochę inaczej niż w Polsce. Najpierw te kurczaki są zabijane, później parzone, później panie skubią i tak samo jak na polskich wsiach skubią. Z tym, że to pierwsze nie jest potrzebne później absolutnie do niczego, a później te kurczaki są rozbierane. Niektórzy czekają na swoją kolej. Takie jest życie. No jak widać, pan szlamuje jelita, tak to się fachowo nazywa. Robi to ręcznie i ciekawe, czy potem te jelita płucze, czy nie. Ale na pewno kiełbaski, które zjemy dziś lub jutro w Kalkucie w jednej z restauracji, będą właśnie farszem w tych jelitach albo podobnie. Może wystarczy już tych atrakcji. Chodź na śniadanie. Zjemy jakąś może rybkę. Co ty na to? Albo kuskę. Nie, albo jestem, kuskę. Jestem za rybką. Ja po oddziale mięsnym tylko ryż z warzywami, tylko. Posiłki na ulicznych straganach są bardzo smaczne. Na Sadder Street, tuż obok hotelików i guesthouse'ów oferujących tanie noclegi zachodnim turystom. Bengalska kuchnia jest bardzo pikantna, a lokalni restauratorzy wiedzą, że z przyprawami nie można przesadzić dla zachodnich żołądków. To jest nasza ulubiona jadłodajnia przy Sadder Street, Maria Restaurant. Tu wszystko jest bardzo jasne i bardzo proste. Kurczak kosztuje 10 rupii za sztukę, wszystko jest wytłumaczone, nikt nikogo nie oszukuje, ani nie próbuje wkręcić. Nie pierwszy raz tu jadam, nie pierwszy rok, nigdy się nie zawiodłem. Żegnamy się z Kalkutą. W tym wielkim, nieco podupadającym mieście można spędzić wiele dni, a i tak nie jest się w stanie poznać go do końca. Wbrew słowom piosenki Kalkuta nocą, to miasto jest bardzo ciekawe również i za dnia.